Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbook.pl. Polecam. Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Na konferencji ekonomicznej w Karpaczu pani wiceminister Jadwiga Emilewicz zabłysnęła wypowiedzią, że będzie starać się doprowadzić do liberalizacji zasad zadłużenia państwa. Ta wypowiedź nie padła z ust pani Emilewicz u cioci na imieninach, tylko padła oficjalnie z jej ust jako przedstawiciela rządu PiS-u, co oznacza, że to jest oficjalna linia, jaką pani wiceminister Emilewicz będzie forsować i będzie to część oficjalnej polityki rządu. Nie jest to zaskoczenie, dlatego że jak zwykle pieniędzy brakuje i kończą się już możliwości zadłużania, a przypomnijmy, że konstytucja precyzuje, że maksymalny próg zadłużenia państwa to jest 60% PKB. Pani Emilewicz tymczasem powiedziała, że będzie dążyć do tego, żeby te zasady zliberalizować, to znaczy zmienić, to znaczy przekładając to na język ludzki, pani Emilewicz będzie doprowadzić do tego, żeby można było Polskę zadłużać ponad konstytucyjny limit. Czyli żeby można było de facto Polskę zadłużać bez końca, bez limitu. To jest rzecz szokująca zupełnie. Z jednej strony dlatego, że ona pokazuje, w którą stronę będzie szedł rząd, jeśli chodzi o finanse państwa. No, z drugiej nie można się temu specjalnie dziwić, bo przecież widzimy, że polityka rządu PiS to jest permanentne zadłużanie, zadłużanie, zadłużanie i jeszcze raz zadłużanie. I tutaj, proszę Państwa, taka ciekawa statystyka. Otóż kiedy pan Leszek Balcerowicz w świetle Jupiterów przy asyście dziesiątych dziennikarzy postawił na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej ten słynny zegar długu, to on tam, który tam pokazywał jakieś ciężkie setki miliardów złotych, to pan Balcerowicz, no tutaj o tyle jego inicjatywa była nietrafna, że on sam jest ojcem polskiego długu, bo przecież gdyby nie te jego reformy idiotyczne, to polska gospodarka wyglądałaby znacznie lepiej niż wygląda teraz, ale to już zostawmy na boku. Natomiast dowcip polegał na tym, że pan Balcerowicz na tym liczniku długu pokazywał tylko zadłużenie wewnętrzne. A zadłużenie wewnętrzne to jest zadłużenie, które rząd zaciąga u swoich obywateli poprzez emisję tak zwanych obligacji, to znaczy papierów wartościowych. Rząd te obligacje nam daje w zamian za gotówkę i obiecuje, że za tam lat kilka czy kilkanaście odkupi je z procentem. I problem polega na tym, że to był tylko jeden filar długu, ten najmniej dokuczliwy. Bo ja już w 2011, 13, 15 roku alarmowałem, że Polska zaciąga też pożyczki za granicą i zwiększa się zadłużenie zagraniczne Polski. Zadłużenie zagraniczne to jest zadłużenie zaciągane w międzynarodowych instytucjach finansowych, w bankach typu tam Bank Światowy, Bank Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju itd., itd. I ja wyliczyłem ten dług, zresztą to nie trzeba było go specjalnie długo liczyć, bo wystąpiłem o statystyki, o dane dotyczące pożyczek do Narodowego Banku Polskiego i do Ministerstwa Finansów. Zresztą na moją prośbę w 2017 roku ówczesny poseł Józwiak z Kukiz 15 też wystąpił o te dane i kiedy ja wziąłem kalkulator do ręki i policzyłem, ile po ówczesnym kursie, czy dolara, czy euro, czy nawet franka, bo nawet we franku mieliśmy jakieś pożyczki zaciągnięte, to wychodzi, to okazało się, że to jest kwota między 1,1 a 1,2 biliona złotych. Potężna kwota. To zależało od tego, jaki był kurs. Kiedy rząd PiS obejmował władzę w 2015 roku, to zadłużenie zagraniczne Polski było między 1 a 1,1 biliona złotych, w zależności od wahań kursu, jak się tam kształtował kurs euro czy dolara głównie. Dzisiaj jest to ponad 1,5 biliona złotych. Czyli w ciągu 8 lat swoich rządów rząd PiS zwiększył zadłużenie zagraniczne o 50%, o 0,5 biliona złotych. Czy Państwo wiecie, ile to jest 0,5 biliona złotych? 0,5 biliona to jest, proszę Państwa, 500 miliardów. A 1,5 biliona to jest 1500 miliardów. Wyobraźcie sobie Państwo, że będziemy to musieli spłacać my, Polacy. Nas jest, mówi się, Polacy 40-milionowy naród, ale przecież ludzi, którzy są czynni zawodowo, którzy pracują i mogą składać się na spłatę długów po Tusku i Kaczyńskim, to jest około 25 milionów.
bo przecież mamy emerytów, mamy rencistów, mamy dzieci, dzieci nie pracują, emeryci nie pracują, w związku z czym nie mogą spłacać długu. Czyli takich czynnych zawodowo Polaków to jest 25 milionów ludzi. No teraz, proszę Państwa, weźmy do ręki kalkulator i podzielmy 1,5 biliona złotych przez 25 milionów pracujących Polaków. Wychodzi 60 tysięcy złotych. I to jest taka kwota, którą każdy z nas musiałby oddać, gdybyśmy chcieli spłacić dług zagraniczny naszego państwa. 60 tysięcy złotych. A teraz zapytajcie się Państwo samych siebie, ile czasu zajęłoby Wam to, żeby 60 tysięcy złotych odłożyć. Nie mówię zarobić, odłożyć. Bo różnica jest taka, że przecież nie możecie Państwo wszystkiego, co zarabiacie, dawać na długi, bo przecież musicie coś jeść, musicie w coś się ubrać, musicie płacić rachunki i tak dalej, prawda? Czyli ile czasu potrzebujecie Państwo, żeby oddać 60 tysięcy złotych? No, jedni powiedzą rok, drudzy powiedzą 2 lata, a ktoś powie 10 lat. Prawda? To jest tak, jakbyście przez cały ten okres Państwo nie jeździli na wakacje, oszczędzali na wszystkim, z jedzeniem włącznie, nie inwestowali w dom, w mieszkanie i tak dalej, tylko wszystko oddawali na długi po Tusku i Kaczyńskim. 60 tysięcy złotych to jest na razie tyle, ile musimy oddać na sam dług zagraniczny. To jest pierwszy punkt. I to jest, proszę Państwa, tylko jeden filar polskiego zadłużenia, bo jest jeszcze zadłużenie wewnętrzne, jest zadłużenie systemów emerytalnych, jest zadłużenie sektora samorządowego i są nasze prywatne polskie długi. Także to jest armia długów. Ja o tym piszę w książce Imperium Marnotrawstwa, ale po to, żeby się nie zagłębiać w detale, skupmy się teraz tylko na tym długu zagranicznym. Dług zagraniczny jest o tyle gorszy od długu wewnętrznego, że dług zagraniczny rząd będzie spłacał pod presją. Dlaczego? Bo jeżeli rząd jest dłużny coś obywatelom, to im powie, nie oddam wam pieniędzy. Winny jest Kaczyński. Albo przyjdzie ktoś, że winny jest Tusk. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Natomiast z długiem zagranicznym jest trochę gorzej, bo jeżeli rząd odmówi jego spłaty, to pojawią się określone żądania polityczne. Pamiętacie Państwo, jak w 2015 roku, jaka była sytuacja z bankructwem Grecji? Grecja ogłosiła, że nie odda swoich zobowiązań Niemcom i Niemcy powiedzieli, to oddajcie wyspy. Tutaj może być tak samo. Polski rząd powie, no nie mamy z czego oddać długów, to rząd niemiecki powie, dobrze, oddajcie wschodnie landy. Zróbmy granicę z 1939 roku i my wam ten dług umorzymy. Także dług zagraniczny jest o wiele groźniejszy od długu polskiego. I teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy ten dług jakoś spłacić. No to najprostszym sposobem jest powiedzenie każdemu czynnemu zawodowo Polakowi, słuchaj, musimy cię opodatkować do końca roku na 60 tysięcy złotych, żeby ten dług spłacić. No, bardzo brutalne, ale pytanie, czy by się to udało, bo przecież nie każdego stać na to, żeby do końca roku, prawda, tego czy po kolejnego oddać państwu 60 tysięcy złotych na długi Tuska i długi Kaczyńskiego. Ja już pomijam, że byłoby to skrajnie niesprawiedliwe, bo przecież te długi oddawaliby także ci, którzy ich nie zaciągali, więc to zupełnie niemoralna sytuacja byłaby. Ale proszę Państwa, to jeszcze moim zdaniem jakoś byśmy przeżyli, dlatego że część Polaków poszłaby do banków, część Polaków sięgnęłaby po oszczędności. No, w każdym razie, gdybyśmy równolegle wprowadzili system, żeby tym Polakom pozwalać się bogacić, prawda, żeby te wszystkie potworne, biurokratyczne utrudnienia, tam ZUS-y, nie ZUS-y zlikwidować, to jakoś byśmy sobie z tym poradzili. Ale co mówi pani Emilewicz, proszę Państwa? Otóż pani Emilewicz mówi tak, zlikwidujmy te bariery, które nam przeszkadzają zadłużać się dalej, no i zadłużmy to państwo do końca. To znaczy, zmieńmy te 1,5 biliona w 2 biliony, 2 biliony w 3 biliony, 3 biliony w 5 bilionów i tak dalej. Do tego to zmierza. Bo zadłużenie miało limit konstytucyjny, znaczy konstytucja zabraniała zadłużać się powyżej tego limitu, a pani Emilewicz chce to teraz zliberalizować, czyli to po prostu znieść. I ja Państwu coś powiem. Ten dług, on już jest niekonstytucyjny, bo pan Morawiecki, czyli nasz narodowy bankster, wpadł na taki pomysł, że sobie potworzy fundusze pozabudżetowe i części długu nie będzie wpisywał. O co tu chodzi? No to chodzi o to, że na przykład jeżeli ja idę do banku i
biorę sobie jakiś kredyt, tam na przykład na 1 000 000 złotych, żeby sobie kupić mieszkanie, no to mam potem, wykazuję to i mówię, no to mam 1 000 000 złotych, ale za 10 lat będę miał wszystko 500 000, a za 20 lat to spłacę. No, jasna sytuacja, przejrzysta. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja w takiej sytuacji idę tam do cioci, do wujka, do krewnego, do lichwiarza i mówię sobie, pożycz mi tam 50, a ty mi pożycz 20, a ty mi 30, a ty mi 40. Gromadzę sobie jakieś pieniądze z tym związane, no ale ich nie wykazuję. I mówię, zaraz, no przecież ja mam tylko te pieniądze w banku pożyczone, a to się nie liczy. I tak właśnie postępuje pan Morawiecki. Tylko potem wierzyciele przychodzą do mnie i mówią, a co nas to obchodzi? Czy ty to wykazywałeś, czy ty nie wykazywałeś? Oddaj pieniądze, bo jesteś dłużny. I tyle. I tu będzie sytuacja taka sama. Natomiast proszę Państwa, rząd w jednej kwestii zasadniczej nas okłamuje, bo zwróćcie Państwo uwagę, że wszyscy mówią o tym, żeby zwiększać limit zadłużenia, ale nikt nie mówi o tym, jak my to będziemy spłacać. Przecież rząd nie ma własnych pieniędzy. To nie jest tak, że pan Kaczyński z panem Morawieckim, z panem Glapińskim się ze swoich pensji zrzucają tam, prawda, po ileś tysięcy złotych, żeby ten dług oddać. Nie, oni to muszą oddać z budżetu państwa, a budżet państwa musi to ściągnąć z nas, podatników. I teraz, jeżeli tych długów jest coraz więcej, to i my będziemy za to coraz więcej płacić. I podam Państwu znowu przykład. Ci z Państwa, którzy się głęboko interesują życiem publicznym i politycznym w Polsce, na pewno słuchają z zainteresowaniem tego, co ja mówię o długu, a o długach, o sytuacji finansowej mówię ostatnio sporo. I w ustawie budżetowej, którą ja tak obśmiewałem tydzień czy 2 tygodnie temu, znalazła się taka pozycja pod tytułem obsługa długu. Wiecie Państwo, co to jest obsługa długu? Obsługa długu, no to są wszystkie raty, kredyty, odsetki, prawda, wydatki związane z obsługą długu, czyli z tym, żeby tam zatrudniać urzędników odpowiedzialnych, zaliczenie, spłacanie i tak dalej. I wiecie Państwo, ile w przyszłym roku wpisano do budżetu państwa na tą obsługę długów? Proszę Państwa, 100 miliardów złotych. 100 miliardów złotych tylko na obsługę długu, to znaczy na spłatę odsetek. To każdemu z nas, z ciężko pracujących Polaków, a jest nas 25 milionów, przyjdzie za to zapłacić 4000 złotych. W ciągu roku każdy z nas, ciężko pracujących ludzi, 4000 złotych wyrzuci w błoto na obsługę długów, czyli na odsetki płacone lichwiarzom, a nie mówię o ratach. Ja mówię o odsetkach. No to jeżeli jest czteroosobowa rodzina, zarabiają mąż i żona po ileś tam i zarówno mąż, jak i żona 4000 złotych będą musieli wyrzucić w błoto, czyli oddać na obsługę długu, czyli na odsetki, to przecież jeśli by to suma jest 8000 złotych, to przecież za 8000 złotych czteroosobowa rodzina może na całkiem ładne wakacje pojechać do Egiptu nawet. A tu nie będzie wyjazdu do Egiptu. Będzie wyrzucanie pieniędzy w błoto tytułem zapłaty za kreatywną księgowość pana Morawieckiego. I kredyty, proszę Państwa, same w sobie nie są rzeczą złą. Są rzeczą dobrą, ale pod warunkiem, że z nich w sposób rozsądny korzystamy. I to dotyczy zarówno zwykłych ludzi, jak i przedsiębiorców, jak i państw, bo przecież nie każda inicjatywa wzięcia kredytu jest zła. Podam Państwu przykład. Otóż kilkanaście lat temu rząd Chorwacji postanowił wziąć kredyt, już nie pamiętam w którym banku, po to, żeby zbudować autostradę z Zagrzebia do Dubrowniku, żeby turystom było łatwiej dojechać. Zaciągnięto potężny kredyt na ileś tam miliardów dolarów i wydano ten kredyt na budowę autostrady, czyli głównie na rachunki za faktury, które firmy budowlane wysyłały tam, za wiercenie tuneli, za budowę mostów, za sypanie nawierzchni, kładzenie asfaltu i tak dalej, i tak dalej. Wybudowano piękną autostradę, ja nią kilka lat jechałem, kilka razy, czy kilkanaście nawet razy nią jechałem, rzeczywiście przepiękna autostrada, wspaniałe widoki, no morze widać, zatoki, laguny, aż się chce żyć. I każdy kierowca, który tą autostradą chce przejechać, no płaci za to jakąś tam kwotę, tam chyba przejazd od początku do końca, to jeśli dobrze pamiętam, około 140 zł, więc kwota jakaś taka znośna. I ponieważ dziesiątki albo setki tysięcy kierowców tą autostradę pokonują, no to rząd chorwacki ma z tego tytułu pieniądze na to, żeby spłacać te odsetki. Czyli rząd chorwacki zaciągnął pieniądze pod kredyt pod konkretną inwestycję, ta inwestycja się zwraca, dojdzie to do dnia zero, kiedy
całość zaciągniętych środków zostanie zwrócona temu bankowi, a kierowcy nadal będą płacić za tą autostradę i te pieniądze już będą zasilać Skarb Państwa. No więc to jest kredyt dobry. Natomiast czym innym jest kredyt zaciągnięty przez pana Morawieckiego na przehulanie, na to, żeby, prawda, były wille Czarnka, na to, żeby dać tam panu Kowalczykowi 29 milionów złotych na jakieś centrum rzekomo religijne imienia Jana Pawła II i tak dalej. To są rzeczy skandaliczne, a niestety na to polski rząd pieniądze wydawał, na programy socjalne, także dla Ukraińców i tak dalej. No i każdy mechanizm zadłużania się ma to do siebie, że prędzej czy później przychodzi dzień prawdy, dzień, kiedy trzeba te pieniądze oddać. No i w sytuacji, kiedy nie ma ich z czego oddać, to jest bardzo źle, bo wierzyciel przychodzi i mówi: słuchaj, gdzie są moje pieniądze? No nie mam z czego ci je oddać. No, to oddaj dom, oddaj samochód, oddaj wszystko, co masz. I tak samo jest w polityce. Człowiek rozsądny, menadżer, człowiek odpowiedzialny, widząc taką sytuację finansową, z jaką mamy do czynienia w Polsce, natychmiast zacząłby ją poprawiać, bo ta sytuacja jest możliwa do naprawy. Wystarczy radykalnie obniżyć wydatki, prawda, odbiurokratyzować to państwo i zwiększać wpływy. A zwiększać wpływy można nie podnosząc ludziom podatki, tylko wręcz odwrotnie, obniżając podatki, kreując popyt na inwestycje i tak dalej. No, trzeba kilku miesięcy dobrych rządów, żeby rozkręcić polską gospodarkę do takiego poziomu, w jakim jeszcze nigdy nie było. I bardzo powoli to wszystko spłacać. Prawda? Można tak robić. Natomiast niestety klasa polityczna PiSu ustami pani Emilewicz mówi coś dokładnie przeciwnego. No, zadłużyliśmy państwo na 4 pokolenia do przodu, ale pieniędzy nam brakuje, to zadłużmy jeszcze na 6 pokoleń do przodu. Ja chciałem zwrócić uwagę, że ani pan Kaczyński, ani pan Glapiński, ani pani Emilewicz, ani pan Morawiecki nie mają żadnego moralnego prawa zadłużać naszych prawnuków i praprawnuków naszych praprawnuków. Po prostu nie. I jedyna szansa na to, że oni nie zrealizują tego obłąkanego pomysłu zadłużania Polski na następne pokolenia do przodu, jest to, że 15 października kopniemy ich w dupę i powiemy: won, spieprzajcie dziady, bo jeśli tego nie zrobimy, to boję się, że w następnej kadencji Sejmu możemy po prostu jako państwo być licytowani. Czego państwu oczywiście nie życzę. A skoro mówimy o pieniądzach, o długach, to moja książka Imperium Marnotrawstwa, gdzie jest rozdział poświęcony zadłużeniu Polski. Socjalizm jest to ustrój, który jest w stanie zmarnować absolutnie każdą ilość pieniędzy i informacje przedstawione w tej książce dokładnie to potwierdzają. Jak zwykle serdecznie państwu dziękuję za komentarze, za wsparcie, za lajkowanie. Nie zapominajcie państwo o subskrypcji, bo zbliżam się do 40 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym przekroczyć ten próg. Bardzo też państwa proszę, tych z państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię i to, jak patrzę władzy na ręce, o wsparcie finansowe mojego kanału. Tym bardziej, że przygotowuję dla państwa, moich wiernych widzów, pewne niespodzianki, to znaczy kilka reportaży śledczych, z których dowiecie się państwo o tym, czego jeszcze nie wiecie, a tematyka będzie ważna. Także bardzo państwa proszę o wsparcie, bo ten kanał istnieje tylko dzięki państwa pomocy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.